Moi drodzy, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek i dzisiaj widzowie będziemy pewien dzień nadszedł w końcu, gdzie jak wiecie, teraz palionka przyszedłem u mnie w domku i tak myślę, no nie kolorowo się tam robi, zasypało cały domek już palionki i ja nie wiem czego jest przyczyną, czy to jakieś anomalie pogodowe, czy cokolwiek i zapytam się palionki po prostu, czy chce zamieszkać ze mną, no bo już tam nie zamieszka, jak tam się dzieją takie rzeczy, chyba że potem się wszystko odmrozi i tak dalej. Ale ogólnie kiedyś tam jeszcze będziemy chcieli zbudować razem dom, ale dzisiaj po prostu, żeby zamieszkała ze mną w tym małym domeczku, zbudujemy, a nawet tam jest nawet palionka, zbudujemy jakiś mały pokoik, przyprowadzi się do nas, weźmiemy jej rzeczy z tamtego domu szybko, tylko żebyśmy kurde też nie zamarzli, ale to taki krótki od tym czasu, to nic nie powinno się stać. Widzowie, oczywiście łapeczkę do góry zostawcie oraz subskrybujcie kanał. Po więcej, przyjaciele, muszę wam pokazać, w ostatnim filmie zbudowaliśmy coś takiego, co to jest? To jest villagerownia, gdzie robią się małe villagerki i tak dalej. I jak widzowie zobaczycie, ile tam jest villagerów, to wam szczęka opadnie, patrzcie na to. To jest niesamowite. Każde łóżko jest zapełnione, już więcej nie będzie villagerów, bo się po prostu nie da. I trzeba ich potem jakoś przetransportować po prostu do wioski i zrobić w końcu mury. Ja na razie tych villagerów nic nie będę robił z nimi. Niech będzie ich tyle, bo to jest nawet naprawdę wystarczająca na razie liczba dla nas. Niech oni sobie tutaj będą przesiadywać i tak dalej. Będziemy musieli zbudować mury i gdy zbudujemy mury, to będziemy mogli wtedy je wypuścić i będą mogły żyć. Tylko będzie trzeba o wiele więcej domków villagerów zrobić, albo jakichś takich bardziej kanciop, takie małe, takie wiecie, takie bardziej więzienia w sumie już dla villagerów, można tak powiedzieć. Jest to smutne, ale będą dla nas pracować. Dokładnie tak, widzowie. Dobra, idziemy widzowie do palionki i zapytamy się, czy będzie chciała z nami zamieszkać. No nie mam wyboru tak naprawdę, nie mam wyboru. O, palionka, cześć! Cześć, palionka. Palion, witam cię. Ja już jestem normalnie tutaj, piękna, różowa, cieszę się bardzo, że mi tutaj palionka, pomogłeś. Palionka jest piękniejsza, a widzisz, chodź na chwilkę do swojego domku, chodź coś zobaczyć, chodź. To jest, no nie wiem, zobacz, popatrz. Widzisz, zaśnieżyło ci już cały dom. O nie! Więc cały dom już zaśnieżony. No ja nie wiem, co ja mam zrobić, ale palionka, mam dla ciebie naprawdę super propozycję. Bardzo cię lubię. Wręcz. Jaką? No bardzo cię lubię, wręcz cię bardzo lubię. Ja ciebie też, palion. Wręcz mocniej nawet niż cię, znaczy nie, bardzo cię lubię po prostu. I palionka, czy chciałabyś może zamieszkać ze mną przez ten ciężki okres? Zaraz razem z tobą, tylko we dwoje? No, ale jakiś problem ten? No niby nie, tylko to będzie pierwszy raz, kiedy będę mieszkała z kimś i to jeszcze z palionem. Ja tak samo, ja nigdy nie mieszkałem z dziewczyną, ale będziesz moją współlokatorką, będziemy sobie gotować jajecznicę nawzajem, będzie fajnie, będziemy sprzątać po sobie, będzie super, fajnie będzie się trudno żyło. Mi chyba się nie zgodzić, no w sumie mój dom został zasypany, no. Więc nie mam wyboru. Dobra, zgadzam się, okej, możemy razem coś tutaj zamieszkać, tak? Dobrze, palionka, ja jestem za. Zrobimy ci jakiś mykoik, zaraz tylko będziemy podejwać, żeby nam pomógł pobudować, patrz, tam na dole gdzieś ci zrobimy pokoik. Dobrze, że w ogóle wróciłaś, to jest normalna. Patrz, pamiętasz jak budowaliśmy palionka to? Patrz. Pamiętasz to? To popatrz, co się dzieje w środku. Jaka armia. Widzisz, no? No starszy wielkich. Jest totalna armia, dobra. Chodźmy po Dave'a, będzie nam pomagał ubrać rzeczy wszystkie i tak dalej. I przeprowadzka, a w ogóle palionka może na dniach. Bo ten domek jest malutki, prawda? Ten domek, no ciężko pomieścić nas dwóch. Ale nie jakbyśmy budowali taki jeden duży. O tak, razem to by było niesamowite. No dobra. Musimy to zrobić. Myślałem, że będzie ci ciężej namówić, ale bardzo fajnie, że się tak zgadzasz, bardzo miło. Nie no, bo mój dom jest zasypany, ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić w takim razie. Już sobie tam jest za zimno, nie chcę znowu być niebieska. Spokojnie, palionka, ja się tobą zaopiekuję. No. Opiekuję się tobą, palionka. Dziękuję, o, jaki ty jesteś, palionie, niesamowity. Halo, Dave? Co ty patrzysz? A no bombury! Co? Bombury! Dave, sprawa! Dave, sprawa! Bombury to postać z Hobbita, co? Sprawa, bo palionka się przyprowadza do mnie, bo i cały dom już zasypało totalnie, nie wiem czy tam widzisz stąd? Widzisz! No, widzę. No i chcemy zrobić przeprowadzkę, musisz mi pomóc zbudować taki mini pokoik dla niej, jakiś taki różowy i rzeczy przenieść, bo no dlatego potrzebuję... No pomocy potrzebuję, no Dave, no! Dobra, rozumiem! Dobra, ekipa remontowa! Palionka, ty zostań u mnie w domku, my się zajmiemy tym wszystkim, okej? Nie, no ja nie mogę siedzieć i zjechać, ale kobieta nie może nosić ciężarów, nie? My damy radę, palionka... Ja jestem silna! Ja jestem silna, twarda kobieta! Ale to najpierw zróbmy miejsce jakieś tam, gdzie by ci pokoik zrobić. W tym miejscu zrobimy ci pokoik, tu. Myk. Tu, w tym miejscu to będzie pokoik.
No mam taką łopatewkę, mam bardzo mocną. To trzeba, zróbcie ktoś skrzynki, ja to zrobię. Nie, panionka. Nie, zostaw, nie. Czemu kobieta bije dirta? Nie rób. To trzeba, to musi mężczyzna. Mężczyzna musi się męczyć. Ile skrzynek? Okej. Skrzynek, zróbcie tak z 4 takie duże. 4 duże. Dobra. Ja przestawiam krawki. Palionka, przestań. Palionka. Palionka, nie rób. Palionka, spokojnie, jak na wojnie. Dobra, tutaj. Ja bym chciała różowe, żeby to było na różowo. Tak, ja właśnie chcę na różowo to zrobić. Tak jest. Na różowo to będzie. No to jest jej pokój, ja tu tam nie będę zerkał, nie? Ja ci dam. Aha, no dobra, no to niech ci będzie. Żabka. Ja i tak bym się nie odważył mieszkać w różowym, dobra. No, tylko... Różowy to najładniejszy kolor. Najgorszy. O ty, nie, dobra, rzadka, nie, ja mam dosyć, ale o, czemu, się czemu? Teraz nie widzicie się, palenka, przestań, ale, przestań, palenka. Każdy ma prawo do swojej opinii. Ale niech, ale on powiedział, że różowy jest w ogóle najgorszym kolorem, no bo mu się nie podoba, nieprawda. Każdy ma inny gust. Ty nie lubisz na przykład, nie wiem, niebieskiego, czerwonego. Czy czego? Żabkowy kolor. Jaki to jest żabkowy kolor? Żabkowy kolor. Ej, mi się wydaje, że taki pokój wystarczy. Dobra, a gdzie te skrzynki? Dajcie te skrzynki. Masz. Postawcie je na tym. O, właśnie. Ale mam syf wykuł. O, nie mogę na to patrzeć. Palionka, co ty robisz? Palionka, nie, no poczekaj, palionka. Ej, uspokój się. Ej. Nie tak. Palionka, spokój. Palionka, przestań, uspokój się. Poczekaj, możesz nie budować na razie. Ale ja muszę, ja nie wytrzymam, zaraz palionka, jak nie będę mieć różowego. Przestań, palionka. Proszę cię. Palionka, co ty robisz? Przecież to tam czasu. Spadnie na głowę, nie rób tak. Nie rób tak, daj, palionka, daj nie rób czasu tak. Ludziom. Idziemy po te rzeczy. Palionka, ty tu zostań, tylko nic nie rób. Masz nic nie robić. Dobra. Co chodź, że wziąć wszystkie rzeczy? Te rzeczy tam, nie wiem, jakiś beton różowy, co. Golemiaki są! Ej no, kurde, ja nie byłem w ogóle w tym, nie byłem, jak tam się to rozwinęło, to co zbudowaliśmy. A, no, co widziałeś? Ile hopów, a to my ich nie wypuszczamy? Nie ja to dopiero chcę ich wypuścić, bo ich tak jest dużo, dopiero będziemy z nich korzystać, jak zbudujemy mury. Dobra. No, także gdzie jest, to jest czas. Tam, patrzę, czy jakiś villager w ogóle żyje tutaj, wiesz? O, sza! No, widzę. Dobra, biegniemy, chodź. O ja nie mogę, trzeba odśnieżać. Nie chcę. Ej, ale ty myślisz, że wy się pomieścicie w takim małym domku? Znaczy, no ja planuję właśnie zbudować większe, ale tutaj chwilowo tylko. Co jest grane, ile tego śniegu? Kurde, dobra, dostać się. Co jest grane, lód? Sam lód tu jest, dobra, co bierzemy? Terakotę? Jest jakaś książka, to nie? O kurde, ile tu jest rzeczy, ja nie mam. Dobra, ja zostawię cały syf tutaj. Czekaj, zróbmy. Czekaj, to jest cały syf, kurde. Ja też nie mam miejsca w ogóle. Nic. No. Ale patrz, ona ma dużo kamienia. Tego kamienia, myślę, nie trzeba przenosić. Ty chcesz jej wszystkie i tak kamień przenosić? Kamień walić, nie, różowe głównie. Najpotrzebniejsze rzeczy. Diamenty, jakieś złoto, surowce od niej. Narzędzia na przykład. Zielona wełna. Drewno, tak, tak to. Nie wiem, co tu jeszcze ma? Na dole coś ciekawego? Amnety, jest jedzenie i wezmę. Bryłki, złoto. Bryłki, siodło. To już takie kurde. Nie, ja mam chyba wszystkie dobre itemy. Nie ma co, wiesz, przesadzać. Ona i tak tego nie korzysta. Różowe. A my blokametyst. Różowy wyrko. Weźmy przede wszystkim łóżko. Mam. Ale nie, ja mam, wiesz? Ja wziąłem jakieś takie karmazynowe, ale jest git. No, ale to nie będziesz tak samo spało. List dobra, do coś. Dobra, no. Zostawiamy na razie te itemy. Tu już jest ten. Kurde, czemu ty szacz? Jest sza? Gdzie jest sza? Słyszałem. Nie. Słyszałem no jest coś. Jest chyba nad nami. Jest nad nami? No jest, goni nas. Bo się zbugował w dachu, w głowie paliące, dobra, nieważne. Zbudujmy ten pokój. Jest tam? No, jestem. Dobra, nie potrafi nas dogonić. Dobra. Siema mordo, trzeba ich nazwać, Jak go nazwać? Ty masz web, Dave, do nas, musisz nazwij tego wielkonosa. Golum. Co tu się stało? Co jest grane? Co ty zrobiłaś, babo? No mówiliśmy ci, żebyś nie robiła takich rzeczy. Czekaj. Palion, daj, to nie tak jak namyślicie. Miałeś nic nie robić. Ale ja chciałam taki dach szklany zrobić, tylko nie mam szkła. Ja nie mogę, no właśnie. Miałeś i nic dlatego nie robić, nic. Kobiety nie mają tutaj nic. Robić takich rzeczy. Miałeś nic nie robić. A może ty nie możesz niczego robić, co? Czemu ja nie mogę niczego robić, co? Zostaw to facetom. Macie ten? Nożyce?
Tak, mam, ale nie dużo. Zetnij. Dobra, wszystkie tu ściany? Nie! Zostawcie! A palionka! Czemu? Uspokój się, to jest źle. Patrz, zrobimy takie. Jeśli źle, to zrobimy skrzynka przecież. Może być z wełny, ale teraz jest git. Teraz te ściany tutaj, no tutaj zabudować. Dalej trzeba, jest ile? Dwa? Nie, jest, będzie źle wtedy. Czekaj. Kurde, i tak będzie źle. Dobra, dobra, palionka, zetnij tą ściankę jak masz. Ja mogę zniszczyć, ale mogę elegancko ci dać palion na życie. Kurde, jak chcesz. Droga jest zniszczona. Droga, idę naprawić drogę. Dobra. Ale spokojnie, ja zaraz naprawię. Chwila, ja mam patrz ten jaskowiec. Mam. No, to połóż, połóż bardzo ładnie palionka. O, o. Palionka, nie taki. No czemu nie taki, ale wygląda tak samo z góry. Palionka tak ale ma to być. Ale to nie to. O, dobra. Palionka ma być tak. Dajcie, a wełna jest tutaj? Jest. Ale to może ja mam troszeczkę różowej wełny. Może dach taki. Tak, można, dobra, można taki, no. Dobra, dobra. O, jaki ładny taki, bardzo bardziej różowy. No, bardziej czyli różowy? Ta. No. Ale nie wyzywałaś palionka, że się nie no znam, właśnie, a to proste. No bo... Ja... Nie, przeprosiny, przeprosiny teraz mają przeprosiny być. Nie będzie przeprosin. Dlaczego bo powiedziałeś, nie? Że ten Jezus, kolor różowy kutnie jest najgorszym kolorem. Więc no ja jest nie będę tutaj się przepraszać za to. Nie, ale nie jest, różowy jest pięknym kolorem. Ale dlaczego mnie nie chcesz przeprosić? Bo musisz, dramy! Ale kolor różowy! Ale przeprosz mnie! Kolor dobra, różowy! Dobra, przeprosz mnie, przykro mi jest! Nie, nie obchodzi mnie to, wiesz, przeprosz, nie, przepraszam, koniec, stop kłótni! Przeprosi się nawzajem i tyle. Nie podoba mi się to. No skoro panią tak mówi, przepraszam cię, Dave, no dobra, już może troszeczkę przesadziłam. Dobra, ty możecie ścianę dodawać. Cyk. Dobra. Dobra. Puf. Ale tutaj ładnie to wygląda. Dobra, tu i dach. No dobra, wygląda za, tak, no tak. Zaklejcie. No nie, nie mamy tutaj, weźmiemy wszystkie rzeczy od palionki, mi się wydaje. Nie, no ja nie mogę. Jak to wygląda ślicznie? Dobra, tu no, gdzie ty było? Wyro. Zrobimy tak. Fajnie, tak. Robimy tak. Tu ci daje jedzenie palionka do tej wyrewko kapsi. Dobra, dziękuję. Spoko. Crafting gdzieś się tu myknie. Tutaj ci daję cały szyb z mojego ekipu. Dobra. Żebyś miała prywatność, zrobi ci drzwi. O, tak, ale wiesz co, palion? Ja chyba sobie może zrobię jednak własne drzwi. Jakie drzwi? Dlaczego? No czekajcie, bo wiesz co, bo ja się tutaj... A ja nie mam drewna w ogóle. Czy ja zostawiłem tam drewno całe? Ja nie mam drewna naprawdę. I, ale mam drzwi. No, mam drzwi. Mam drzwi, o, palionka napisała, na czacie, super jesteś, palionka. O, sorki, bo mnie tutaj, o, nie ładnie wiem, coś... Palionka, czy takie wyrko może być? Takie jakby... No, jest troszeczkę innego koloru, nie różowego, ale no, zróbmy to tak, to zróbmy tak, kolor. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. O, to jakby takie stoliczki nocne. O, a może, super. Może z tego byłoby lepiej to wyglądało, patrz, panią, z takich pupytek. Z takich? No, kurczę. No dobrze, palionka. No na twoje życzenie, nie? Tak, cyk. Myślę, że tak będzie. Ale gdzie jesteś pantofel, Paweł? Na twoje życzenie. Ale palion jesteś pantofel, że się nie jestem, Dave, nie jestem. Przestań. Ja nie mogę, ale przestań. Pantoflem, ale. Przestań. Ale, Paweł, ale palion jesteś pantofel, nie ja nie mogę, nie palionka, mówię. Nie słuchaj tego, nie słuchaj tego. W sensie dla ciebie palionka to lepiej. Jak jeżeli jestem pantoflem, to dla ciebie palionka lepiej, pamiętaj. Ale mi się to nie podoba. Nie, ja nie mogę takich drzwi mieć, przepraszam. Dobra. Dlaczego nie? No bo te drzwi to są... Nie! Zostaw! Nie, ja nie chcę takich drzwi! Palionka, ale... Jakie ty chcesz drzwi? Jakie ty chcesz drzwi? Ja chcę takie drzwi. Uwaga, takie drzwi! No nie! Chwila. Dźwignię musisz dać, musisz dźwignię dać. No to już robię, chwila dźwignię, okej? Okay. Ale to nie da się wejść przez nas coś takiego, no nie, uwaga, no gdzie, no tutaj, jak to tutaj wygląda? Muszę mieć zabezpieczenie drugie. No nie ma opcji! Patrz! Drugie drzwi! Róża szczęścia tu jest. Róża szczęścia. Co się tutaj dzieje? Postaw. Nie! Co wy robicie? Ja muszę mieć tutaj ten... prywatność! Czekaj. Ale nie może tak być! Nie możesz być tak zamknięta. Mieszkasz razem z palionem, nie może być prywatności. No, dobra, tak, zróbmy no tak, no. No nie dawaj dwóch, po co? No żeby było bezpiecznie, jak na guzik lepiej, na guzik musi być. Guzior. Kurde, ale palionka, ty tutaj normalnie robisz... Guzik. Nie potrzebujesz akcji. Gdzie jest? Potrzebny jest... Ja mogę guzik zrobić! Możesz? Zrób guzik. Ale nie tak mogę, ja mam stone'a. Masz? O, drewniany, oj super. No. Bo dźwignie są takie...
O, przepraszam. Takie są dźwignie. Działa? No. Tak, działa fajnie. O, mamy to. Masz to, palenka. Żyjesz, super. Ale czujesz... zaraz, to jest... ja bym chciała trawkę zamiast tego dirta. Czemu to jest dirt postawiony? Nie ja mam trawki, nie mam jedwabnego dotyku, nie teraz. Nie mamy. O, nie. A ja widziałam, że komuś Enderman wydropił chyba właśnie tą trawkę. Ja bym chciała właśnie taką... Ale to taką... musisz się zapytać tej osoby wtedy, palenka. Wtedy no ja musisz... nie mogę, nie wiem, kto musisz miał... tej osoby się zapytać, czy ona ci da. Chociaż poczekaj, ja sprawdzę, ale... Wydaje mi się, że ja nie mam. Gdzie jest ten guzik? Aha. Ja nie mam. Nie jest. No nieważne, nie jesteś posiadanie. Dobra, oddam ci tylko rzeczy. Sobie przełóż tą skrzynkę, bo akurat w tej skrzynce, która jest tak kurde nie tam, gdzie miała być, to jest nie ten. No ale jest ładnie, nie, palionka? No, no super, naprawdę. No, na chwilowo, potem zbudujemy sobie dom. Piękny dom sobie zbudujemy. Ej, ale ta skrzynka jest źle. No wiem właśnie. To się ją przeniesie potem. Chodźcie. Dobra. Palionka, no. Ładne. Dobra, ty, no i co, palionka? Ale nadzieję, ja się czuję z tym, że mieszkasz teraz z palionem. Ja się wow, słyszałem, no to jest tak. Naprawdę, to naprawdę mi jest miło. Super, bo razem będziemy mieszkać, co prawda. Niestety to nie mam własnego domku, następny ale krok, tak jest budujemy. Nie! Następny krok to dzieci! Nie, nie, ślupi babas! Nie, no palionka, my sobie żartujemy, przestań. O Jezu, całują się, nie patrzcie. Golemiaki. No, znaczy to dobra. Fajnie. Dobra, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. W dzisiejszym odcinku to jest na tyle. Palionka się przyprowadziła do mnie, potem będziemy budować może domek. Zobaczymy, palionka, może. Razem będziemy mieszkać. Zobacz, ja nic nie mówię, widzowie. Łapeczkę do góry, trzymajcie się i na razie.